Jak zarabiać w Margonem? Odwieczne pytanie dla nowych graczy. No, dla starszych, raczej takich, którzy grają już około roku. Nie ma to najmniejszego problemu. Najmniej, no, zależy też od świata. Na privie jest łatwo, więc no, zaczynajmy. Pierwszy sposób będzie, mówię, nie wiadomo, znaczy... sprzedawanie grafik klanowych i prywatnych za złoto w Margonem. Tutaj macie te grafiki takie, jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi. No, możecie sobie zobaczyć gdzieś tam na YouTubie, jak to zrobić i sprzedawać za, nie wiem, po 30, po 40 M, w zależności od jakości i świata. Można też kupić taniej z aukcji, jak ktoś zna się na cenach oczywiście, i sprzedać drożej, kupić taniej, sprzedać drożej, albo też od kogoś, tak, jak ktoś się nie zna na cenach, można kupić taniej od niego, bo nie będzie wiedział na przykład, że za tyle chodzi, albo z legami to właśnie jest różnie, bo czasem są drogie, czasem nie, w zależności na popyt tej legendy danej, no to by było na tyle. I trzeba być ostrożnym przy tym reselu tak zwanym. Trzeci sposób, można również sprzedawać sobie śmieci z expa, ale no to jest opłacalne dopiero tak od setnego levela, chociaż na setnym to i tak już mało się zarabia, bo nie ma takich zbytnio expowisk. Na setnym się na miśkach expi, więc od 110 gdzieś można zarabiać na śmieciach. Jeśli masz kilka postaci, to jedną możesz szukać sobie Herosa na przykład, a dwiema pozostałymi stać na dwójkach. Lecz jeśli masz więcej postaci, no to możesz sobie na przykład dwoma szukać, dwiema stać na dwójkach. Gdy masz za słabe Q, żeby ubijać dwójkę lub dają cię przy szukaniu Herosa, spróbuj znaleźć sobie odpowiednią elitę, nie dwójkę, elitę, z której na przykład latają dwa heroiki, dosyć drogie i małostkę. No, na pewno powinniście taką znaleźć, chociaż nie będzie łatwo. No i to by było na tyle, więc możecie zostawić suba, jak wam się spodobało, albo lajka. Cześć. Yeah.